Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Dzisiaj będziemy mieli bardzo ciekawy temat na bazie tekstu z pierwszej Księgi Królewskiej, trzeci rozdział i tam werset 9. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej któż potrafi sądzić Twój ogromny lud? Jest to fragment modlitwy Salomona, kiedy jako młody człowiek został królem potężnego, wielkiego narodu izraelskiego. Wiecie, dla młodego człowieka jest to bardzo stresujące. Nie wiem, ile Salomon mógł mieć wtedy lat, ale na pewno nie więcej niż 18. I nagle stanął przed tak wielką odpowiedzialnością, że wcale się nie dziwię, że był przerażony. I kiedy miał możliwość powiedzieć Bogu praktycznie wszystko, czego pragnie, bo Bóg sam przyszedł do niego i mówi, powiedz, co mam ci dać, proś o co chcesz, a ci dam. Więc o co by większość z nas poprosiła? Nie wiem, może o ładny dom, może o zdrowie dla siebie i bliskich, może o coś innego w tym stylu, tak? Może o jakąś sławę, władzę. Natomiast Salomon o co się modlił? Salomon pomodlił się o mądrość. Mówi, Panie Boże, jestem jeszcze młodym człowiekiem. Proszę Cię, daj mi mądrość, żebym wiedział, jak sprostać zadaniu, które stoi przede mną, które na mnie nałożyłeś. Mówi, bo inaczej nie udźwignę tego, nie jestem w stanie. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, no on był młody, więc modlił się o mądrość. Ja już jestem o wiele starszy, nie mam 18 lat, mam 50, tam 60, tak, czy ileś. I może nawet siwe włosy już są, a siwe włosy są oznaką mądrości, tak, życiowej, doświadczenia. Bez urazy dla nikogo uważam, że nie zawsze. Nie zawsze siwy włos świadczy o mądrości. Na ogół może tak jest, ale nie jest to regułą. I tak naprawdę ta modlitwa, którą Salomon zaniósł do Pana Boga, ona jest aktualna dla nas również dzisiaj. Bóg chce, żebyśmy się posługiwali naszym rozumem, żebyśmy byli osobami trzeźwo myślącymi, które używają tego, co mają pod czaszką. Bo czasami może się wydawać, że niektórzy nie robią z tego właściwego użytku. Natomiast Bóg chce, żebyśmy korzystali z naszego rozumu. Ale w jaki sposób? W sposób, który jest zgodny z Jego wolą. Salomon to rozumiał. Pomimo tego, że był młodym człowiekiem w tamtym czasie, on rozumiał, że wszelkie jego powodzenie, że jego autorytet, że wszelkie jego myśli, wszelkie jakieś plany, dążenia, że to wszystko musi wynikać z podporządkowania się woli Bożej. I rozum, który jest odnowiony, tak jak już mówiliśmy kilka pobudek wcześniej, to jest rozum, który będzie pragnął realizować wolę Bożą. To będzie rozum, który będzie domagał się Bożego błogosławieństwa, żeby być w stanie sprostać zadaniu, które Pan Bóg przed nami postawił. Więc rozum nie jest tylko narzędziem do wchłaniania wiedzy, albo do władania całym naszym ciałem, ale jest również potężnym narzędziem do tego, aby człowiek mógł rozwijać się duchowo i realizować wolę Bożą w swoim życiu. Więc w jaki sposób używasz rozumu, który Pan Bóg ci dał? Czy modlisz się o to, tak jak Salomon, żeby nauczył cię w odpowiedni sposób się nim posługiwać? Kiedy ostatnim razem modliłeś się o coś takiego w swoim życiu? Chciałbym, żebyśmy zrobili to teraz, wspólnie, ale zachęcam do tego, abyś zrobił to również indywidualnie. Każdy z nas ma różne potrzeby w tym zakresie. Ja mogę pomodlić się wyłącznie ogólnie, ale Bóg zna Twoje i moje potrzeby, Twoje i moje możliwości. I dlatego ważne jest to, abyś spersonalizował tą modlitwę, byś poświęcił swój czas na to, żeby tak jak Salomon w pokorze klęknąć przed Bogiem,
wylać przed Nim swoje serce i poprosić Go o to, aby w takim czy innym zakresie pomógł Ci się posługiwać rozumem na swoją chwałę. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam rozum. I dałeś nam go nie tylko po to, żebyśmy mogli żyć, czy myśleć, czy właśnie się uczyć na przykład, przyswajać wiedzę, ale dałeś nam go przede wszystkim po to, abyśmy mogli żyć w łączności z Tobą i w zgodzie z Twoimi przykazaniami. Chcemy bardzo prosić Cię, Panie Boże, abyś pomógł nam wybierać mądrze, abyś pomógł nam dokonywać właściwych wyborów, abyś pomógł nam, Panie, rozróżniać to, co jest dobre i to, co jest złe. Żebyś dał nam, Panie, takiego ducha rozeznania i sprawił, żebyśmy nie bazowali na jakichś doświadczeniach życiowych wyłącznie, które mamy, czy może wieku, który posiadamy, ale żebyśmy, Panie, kierowali się wyłącznie wskazówkami płynącymi od Ciebie. Oczywiście osobiste doświadczenie jest czymś ważnym. Wiek również jest ważny, bo wiąże się z pewnymi doświadczeniami, ale można być starym, a nie rozgarniętym. Można być młodym i mądrym. I na odwrót też może być. Więc Panie, nie daj, abyśmy opierali się na takich ludzkich czynnikach i na swoich jakichś dokonaniach czy przeżyciach, ale żebyśmy zawsze szukali wskazówek, mądrości i rozwiązania u Ciebie. Wiemy, Panie, że Ty chcesz, abyśmy posługiwali się naszym rozumem, ale żebyśmy to robili w taki sposób, abyś Ty był wywyższony. I o to modlimy się w dzisiejszym dniu, aby tak właśnie było. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejną pobudkę poranną, za to, że poświęciliście swój czas, żeby jej odsłuchać. I zachęcam do tego, abyście i jutro, i w kolejnym dniu, i w następnych również ten czas znaleźli, aby odsłuchiwać tych materiałów, dlatego że wierzę z tego, co też sami potwierdzacie, że są to wartościowe treści, które coś jednak wnoszą pośród tych wszystkich śmieci, które są w internecie. Chwała Bogu, że są takie materiały, które jednak wywyższają Jego Słowo i które pokazują, w jaki sposób żyć i rozwijać się na tej chrześcijańskiej drodze. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Adwentyści Gdańsk, do tego, żebyście lajkowali filmy, jeżeli się z nimi zgadzacie, zwłaszcza, że w ten sposób zwiększacie ich zasięg, dzięki temu inne osoby będą mogły zapoznać się z tymi treściami. Jeżeli uznacie to za stosowne, zostawcie proszę komentarz, może jakieś przemyślenie, doświadczenie, pytanie. Bardzo lubimy to czytać i w miarę możliwości staramy się regularnie odpowiadać na to, co piszecie. Polecamy się też Waszym modlitwom i liczymy na to, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach. A zatem teraz żegnam się już z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.